Według profesora Mieczysława Kuslera i jego książki Języki chińskie, to język troszeczkę starszy od mandaryńskiego, wywiązujący się właśnie z południa Chin. To język, który jest bardzo trudny, właściwie niemożliwy do nauczenia, jeśli się tam nie urodziliśmy, bo posiada aż 12 tomów. Bardzo trudny język. A teraz ostatnia pieśń, ostatni mój utwór dziś. Ta pieśń jest bardzo smutna, bo żona sama w nocy w sypialni podchodzi do okna, skopana po świecie księżyca, zapłakana, pyta się, kiedy jej mąż wróci. Gdzie on jest? Nie wiemy. Może udał się w sprawie oficjalnej. Może był bez tej, a może jest u innej żony, nie wiemy. Niemniej smutna kobieta pyta księżyca, bogini księżyca, patrząc w księżyc, kiedy jej mąż wróci. Ale księżyc nic nie odpowie, bogini nic nie odpowie. I właśnie to jest taka moja smutna pieśń na pożegnanie z Państwem, bo bardzo mi przykro żegnać się z Państwem, wracać do Łodzi. I pewnie będę pytać księżyca, też z łzowoku, czy kiedyś tu jeszcze powrócę. A zatem przeleję swój żal na muzykę. Bye.
Zawdasy pokuchwalcicy.